Królowa Wiktoria była jedną z najwspanialszych monarchin brytyjskich w historii. Sprawowała władzę przez 63 lata, tym samym stając się najdłużej rządzącym brytyjskim monarchą, a przynajmniej przed koronacją Elżbiety II. Jednak wraz z rozpoczęciem władzy nowej królowej mało kto wierzył, że sobie poradzi, ponieważ ceremonia koronacji była katastrofą. Wiktoria została królową Wielkiej Brytanii w czerwcu 1837 roku, gdy miała zaledwie 18 lat. Jak nakazuje tradycja, monarchowie brytyjscy są koronowani po kilku miesiącach od objęcia przez nich rządów. W przypadku Wiktorii data ceremonii została wyznaczona na czerwiec 1838 roku, a więc cały rok od wejścia na tron. Niestety nie oznaczało to, że cały ten czas został wykorzystany na przygotowania. Tak naprawdę zaczęły się one dopiero w marcu 1838 roku. Jeśli spojrzymy na to z tej strony, katastrofa, która wynikła 3 miesiące później, nie była szczególnie szokująca. Ale odchodzę od tematu. Dokładna data ceremonii była wyznaczona na czwartek, 28 czerwca 1838 roku. Ludność bardzo chciała powitać nową królową. Ponieważ koronacja miała odbyć się w Londynie, goście z całej Wielkiej Brytanii zaczęli zjeżdżać się do stolicy jeszcze kilka dni przed koronacją. W całym mieście planowano wiele imprez na tę okoliczność i naturalnie każdy chciał choć przez chwilę zobaczyć jej wysokość na własne oczy. W Wielki Dzień około 400 tysięcy ludzi zjechało się do stolicy z całych wysp. Parki i ulice biegnące wzdłuż trasy procesji tonęły w poddanych. Młody suweren miał przejść drogą od pałacu Buckingham, w którym mieszkał, do opactwa Westminsterskiego, w którym ceremonia koronacji monarchów ma miejsce nieprzerwanie od roku 1066. O godzinie 10 nad ranem Wiktoria wsiadła do złotej karety, której rodzina królewska używa do dziś na specjalne okazje. Musiała to być wyjątkowo niewygodna przejażdżka, ponieważ sam powóz ma ponad 200 lat. Ale wystarczyło jedno spojrzenie na lud, żeby zapomnieć o dyskomforcie. Lojalni mieszkańcy stali na każdym dostępnym skrawku ulicy, po której bokach zostało ustawione gęste rusztowanie. Mężczyźni i damy ubrani w wytworną garderobę salutowali przejeżdżającej w karecie królowej i machali chusteczkami. Gości było tak dużo, że Wiktoria zaczęła się martwić, że ktoś może zrobić sobie krzywdę. Przejazd z pałacu do opactwa zajął ponad godzinę. Wszystko przebiegało dosyć sprawnie. Przynajmniej do momentu rozpoczęcia właściwej części ceremonii. Można sobie teraz zadać pytanie, czy jest coś ważniejszego dla imperium od koronacji nowego monarchy? No właśnie, dlatego też bardzo zaskakujące jest to, że nie odbyła się żadna próba ceremonii. W rezultacie nie wszystko poszło zgodnie z planem. Wydawało się, że najbardziej przygotowaną osobą była 19-letnia Wiktoria. W przeciwieństwie do pozostałych uczestników koronacji, jako jedyna przybyła do opactwa dzień przed uroczystością. Wiedziała więc z grubsza, co robić i jak się zachowywać. Nikt jednak nie potrafił jej podpowiedzieć, co robić w chwili, gdy nie miała pojęcia. Z niektórych zapisów historycznych ceremonii można wyczytać, że tylko nieliczni uczestnicy wiedzieli, co robili, podczas gdy inni wypełniali swoje obowiązki z pogłębiającą się trudnością i ośmieszeniem. Po przedwczesnym zdjęciu królowej z tronu zakłopotana Wiktoria poprosiła jednego z lordów o pomoc. Proszę powiedzcie, co mam robić, gdyż inni nie wiedzą. Arcybiskup Cuttenberry odgrywał kluczową rolę podczas ceremonii, ponieważ właśnie on miał nałożyć królewską koronę na głowę Wiktorii. Ale nawet jego uczestnictwo nie odbyło się bez pomyłek. Najbardziej bolesna część koronacji miała miejsce podczas nałożenia pierścienia koronacyjnego. Zwykle arcybiskup wsuwa go na palec serdeczny suwerena, nic nadzwyczajnego. Jednak w momencie wkładania go okazał się za mały. Najwidoczniej złotnicy przez pomyłkę wykonali pierścień na mały palec królowej, o czym arcybiskup nie wiedział. A ponieważ jest to wielopokoleniowa tradycja, duchowny na siłę włożył pierścień na palec, powodując nieopisany ból. Nie dało się go zdjąć później z palca, więc młoda królowa przez długi czas musiała trzymać dłoń w lodowatej wodzie. Ale chyba to cierpienie się opłacało, prawda? Bo jakby nie było, Wiktoria została ogłoszona królową. Czyż nie? No cóż, był pewien szkopuł. Biskup Bath i Wells, który odpowiadał za prawidłowy przebieg uroczystości, przypadkowo przegapił dwie strony porządku ceremonii. Między innymi sekcję poświęconą ogłoszeniu tytułu królewskiego monarchy, innymi słowy, koronacja była nieważna.
Tak więc Wiktoria musiała wrócić do opactwa, żeby całość została wykonana jak należy. Całe szczęście, pozostałe incydenty nie były aż tak krytyczne, ale równie absurdalne. Na przykład jej wysokości zostało wręczone jabłko królewskie o niewłaściwym czasie, a insygnium było nieco za ciężkie dla młodej damy. Muzyka również była niedopatrzeniem. Kompozytor, który został zatrudniony specjalnie w celu napisania nowego hymnu koronacyjnego, zmarł 3 miesiące przed ceremonią, w związku z czym jego dzieło nie zostało ukończone. Koniec końców, na to wydarzenie został napisany tylko jeden utwór. Akompaniament nie zgrywał się i w ogóle mógł być lepszy. Dyrygent Sir George Smart również się nie wykazał. Nie wiedzieć czemu postanowił osobiście zasiąść przed klawisze organów i w tym samym czasie dyrygować. Chyba wiecie, do czego dążę. Orkiestra była bardzo zdezorientowana. Punkt kulminacyjny tego wystarczająco absurdalnego dnia nastąpił, gdy poddani zapragnęli oddać hołd i cześć nowej królowej. Jednym z nich był Lord John Rowe. Był honorowym członkiem parlamentu. W dniu koronacji miał ponad 80 lat i, krótko mówiąc, nie był już w najlepszej formie. Zaliczył bezprecedensową wpadkę, kiedy to wchodził po stopniach w stronę tronu monarchy, przewrócił się i stoczył na podłogę. Najwidoczniej nie poturbował się za bardzo, bo po prostu wstał i spróbował podejść przed oblicze królowej po raz drugi, jak gdyby nigdy nic. Wtedy właśnie Wiktoria pokazała, jak bardzo jest przewidująca i troskliwa. Wstała z tronu i zwyczajnie zeszła po schodach do lorda, żeby nie musiał powtarzać ryzykownego wyczynu. Tym prostym gestem królowa zaskarbiła sobie szacunek u obecnych gości, a dziennikarze opisywali ten czyn jako wyjątkową unię naiwności, uprzejmości, dobroduszności, przyzwoitości i godności. Mimo to niektórzy nie mogli się powstrzymać i prześcigali się w dogryzaniu lordowi Rowe, który szybko stał się obiektem żartów oraz głównym bohaterem wielu humorystycznych wierszy. A jakby tego wszystkiego było mało, tuż przed końcem ceremonii skarbnik dworu królewskiego próbował udobruchać szlachetnych gości koronacji, rzucając w tłum kilka medali koronacyjnych. Wyobraźcie sobie, jakie powstało zamieszanie. Radni, sędziowie, niezamężne damy i inni walczący ze sobą o mały kawałek metalu. Syn księcia Richmondu miał wyjątkowe szczęście, ponieważ udało mu się zebrać ich aż 12. Cóż, przynajmniej coś z tego wyniósł. Myślę, że jest trochę prawdy w stwierdzeniu, że zarówno lordowie, jak i biskupi przeszli przez niemały stres tamtego dnia. W sumie to mieli nawet trochę czasu na odpoczynek. W czasie, gdy obecność królowej i jej świty nie była wymagana przy głównym ołtarzu, lordowie i biskupi udali się do kaplicy świętego Edwarda. Kaplica to za duże słowo. Jak Wiktoria później opisała, był to ołtarz pokryty strawą i napojami. Lord Melbourne, osobisty doradca królowej, ujął to słowami: jedyne, z czym kler ma cokolwiek wspólnego, to jedzenie. Ceremonia trwała 5 wyczerpujących godzin. Chyba nie było nikogo, kto odczułby ulgę, że w końcu można opuścić mury opactwa. Historycy nazwali ten dzień ostatnią spartaczoną koronacją, ponieważ po tej ceremonii został utworzony nowy program uroczystości, żeby zapobiec w przyszłości podobnym farsom. Co do samej Wiktorii, zdała ten test cierpliwości z godnością i znacznie lepiej niż ktokolwiek by się spodziewał. Może to być zaskakujące, ale sama Wiktoria bardzo miło wspominała tamten dzień pomimo wszystkich niedociągnięć i wpadek. Mówiła o nim jako największa duma życia. Która część tego filmu podobała Wam się najbardziej? Dajcie znać w komentarzach. Jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, polubcie ten film i prześlijcie do znajomych. Ale czekajcie, nie idźcie jeszcze tam, gdzie nawet król chodzi piechotą. Mamy dla Was setki produkcji do obejrzenia. Wystarczy kliknąć w miniaturkę po lewej lub prawej i voilà! Zostańcie na jasnej stronie!